Dobry wieczór, dobry wieczór. Wspaniałości z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Ewangelia Mateusza, szósty rozdział, od piątego wersetu do piętnastego. I będziemy się przyglądać pojedynczym wersetom w kilku najbliższych wspaniałościach z nieba. A gdy się modlicie. Nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobą. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mnie mają. Że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, ojciec wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim go poprosicie. Myślę, że dla wszystkich jest jasne, że Pan Jezus nie przeciwstawia się tutaj modlitwie zbiorczej, nie przeciwstawia się temu, żebyśmy modlili się. Na zgromadzeniu kościoła, żebyśmy się modlili, kiedy spotykamy się czy zgromadzamy się jako kościół na przykład w kaplicy. Mam nadzieję, że nikt w ten sposób nie, robi, nie rozumie tego piątego wersetu. Tutaj chodzi o to, żeby nie było to teatrem hipokryzji, żeby nie było to tak i temu się przeciwstawia Pan Jezus, że ktoś bardzo wznośle modli się podczas tego, gdy jest to publiczna modlitwa, gdy inni tą modlitwę słyszą, natomiast nie ma takiego zwyczaju modlitewnego, o którym jest napisane w szóstym wersecie, w którym to sami przed Bogiem stoimy i modlimy się w ukryciu. Niektóre modlitwy w ogóle powinny być tylko i wyłącznie w ukryciu, w swojej komorze modlitewnej, przedstawiane Bogu nie są to modlitwy, które nadają się do publicznego Mówienia do publicznej proklamacji czy publicznego głoszenia. Są takie sytuacje w życiu, na przykład, kiedy mąż modli się o jakąś stydliwą sprawę swojej żony albo mógłby w jakiś sposób poprzez tą modlitwę źle wyrazić się o żonie. To lepiej, żeby modlił się w komorze, w ukryciu, żeby modlił się bezpośrednio do Boga i tylko w sposób, w który Bóg będzie słyszał tą modlitwę. Zresztą ta modlitwa męża o żonę, ojca o dzieci, taka w ukryciu, taka w samotni, taka w komorze modlitewnej, ma ogromną moc i ogromne znaczenie. Prywatnie to praktykuję w ten sposób, że każdego wieczora, kiedy wszyscy już śpią, a w zasadzie każdej nocy, kiedy wszyscy już śpią, kiedy śpi moja żona, śpi moje dzieci, ja modlę się o nich, wołam do Boga w sprawie dzieci, nakładam na nie ręce, tak żeby one tego nie słyszały, ale mój Bóg słyszy tą modlitwę której, proszę, by Duch Święty przekonywał ich o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, by Bóg nie był dla nich dziadkiem, ale był dla nich ojcem. Każdego dnia czy każdej nocy też modlę się o swoją żonę, dziękując Panu Bogu, ale też załatwiając pewne sprawy, które oczywiście czasami nie są zgodne z moimi jakimiś wyobrażeniami, z moimi myślami i różnie bywa. Czasem Bóg zmienia moją żonę, a czasem Bóg. Zmienia mnie i moje oczekiwania względem własnej żony. Dalej czytamy o tym, że kiedy się modlimy, to wcale nie mamy być wielomówni jak poganie. Chodzi o to, żebyśmy nie klepali paciorków. Chodzi o to, żebyśmy nie mieli jakichś takich zwyczajów, że gdy w odpowiedni sposób pomodlimy się rano, po południu i wieczorem, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, no to wtedy Pan Bóg. Wysłucha naszej modlitwy. Dlatego absolutnie niebiblijną modlitwą jest modlitwa różańcowa, nawet gdyby była poprawna biblijnie, nawet gdyby nie kłóciła się z treścią pisma świętego, to jest to niepoprawna modlitwa, dlatego że to jest regułka najczęściej odklepana, która staje się taką mantrą, takim zaklęciem, takim jakimś czarodziejskim zwyczajem dla osób, które rzekomo wierzą i modlą się do Boga. Podobnie jest oczywiście z naszymi tutaj protestanckimi modlitwami. Jeżeli ktoś na przykład bardzo często śpiewa jakąś piosenkę i wydaje mu się, że samo odśpiewanie tej piosenki ma jakąś moc, no to wydaje mu się. Albo, na przykład, ktoś ma taki pomysł, że gdy pojedzie do Jerozolimy i zawoła przed ścianą płaczu, no to wtedy z całą pewnością Bóg wysłucha jego modlitwy. Otóż Bóg wysłuchuje modlitwy wtedy, kiedy to jest szczera, autentyczna modlitwa wynikająca ze szczerej, autentycznej relacji z Jezusem Chrystusem, a nie z powodu wielomówności, nie z powodu częstotliwości, nie z powodu. E, Poprawności doktrynalnej takiej modlitwy, czy też miejsca, w którym ona jest wypowiadana. Jest napisane w ósmym wersecie, że Bóg wie, czego potrzebujemy, a to oznacza, że Bóg wysłuchuje modli, które są zgodne z Jego wolą. Czasem mamy wrażenie, że Bóg nie odpowiada na naszą modlitwę, i jeżeli to trwa dłuższy czas, a my nie wiemy, co się dzieje, to warto rozważyć. Czy to, co się modlimy, jest zgodne z wolą Bożą? Dlatego, że to nie jest tak, że my możemy do wszystkiego przymusić Pana Boga, że my związujemy Pana Boga jakimiś naszymi pomysłami i On musi odklepać ten nasz pomysł, przypieczętować ten nasz pomysł. Tutaj bardzo często e, wspominam o małżeństwie. To nie jest tak. Że my możemy sobie dowolnie wybrać, kogo chcemy, i zmusić Pana Boga do tego, by on podpisał się pod tym małżeństwem. Jeżeli chcemy mieć dobre małżeństwo, to wołajmy do Boga, czy ta osoba, o której myślimy, jest nam dana przez Boga, i spokojnie czekajmy na konkretny znak. Z nieba, że jest to ta osoba. Są takie rzeczy i są takie sytuacje, i są takie decyzje, przy których warto się długo modlić i spokojnie czekać na odpowiedź. Dlatego, że pochopna decyzja, pochopne podjęcie jakiejś decyzji może spowodować skutki, z którymi będziemy borykać się do końca życia. One będą krzyżem, i to krzyżem, które, których, którego nie nałożył na nas Bóg, tylko nasza chłód. Nasza wola, nasze de decyzje i nasze konsekwencje, a potem się z tym bardzo często borykamy. Ludzie czasami podejmują pochopne decyzje, na przykład zawierają pochopnie małżeństwo, na przykład biorą jakiś kredyt, e, żeby kupić coś do domu albo samochód, albo e, tego typu sytuacje, zamiast spokojnie poczekać na to, Jaki jest Boży plan? Często powtarzam: nie wystarczy biec, jeszcze trzeba się upewnić, że się biegnie we właściwym kierunku, bo gdy się pobiegnie w niewłaściwym kierunku, to potem droga do celu jest znacznie wydłużona, bo musimy zawrócić. Kiedy Pan Jezus mówi o modlitwie, On przede wszystkim mówi o intymnej relacji. Modlitwa jest rozmową dziecka z Ojcem. Modlitwa jest Intymną rozmową swoje, dziecka ze swoim ojcem. My z wszystkim możemy przyjść do Ojca, zawsze możemy do Niego przyjść, i w zasadzie nie ma sytuacji, w której nie moglibyśmy się pomodlić. Ale musimy być gotowi, że nasz Ojciec nam powie nie albo nam powie że ma inny pomysł na to wszystko, albo nic nam nie powie, tylko po prostu zrealizuje swoją wolę. Takie prawo Ojca. Zarówno te cielesne prawo Ojca i cielesnego Ojca, jak i naszego Ojca w niebie. Pamiętajmy też, że Pan Jezus nie zawahał się pomodlić takimi słowami: Niech się nie dzieje moja wola, ale Twoja wola niech się stanie. Chociaż wcześniej, jak to dziecko. W chwili kłopotów przyszło i, po, i powiedział do swojego ojca: Jeśli to możliwe, cofnij ode mnie ten kielich goryczy, ale jeśli to niemożliwe, niech się dzieje, wola twoja, niech się spełni wola twoja. I my dokładnie takie musimy mieć nastawienie. Możemy prosić o co chcemy, ale musimy być gotowi na to, że nie wszystko, o co prosimy, jest zgodne z Jego wolą i Bóg ma prawo i obowiązek wypełnić. Swoją wolę, bo w Jego woli jest nasze błogosławieństwo, jest nasze poczucie bezpieczeństwa i jest nasz pokój przewyższający wszelkie okoliczności. Myślę, że jesteśmy taką cywilizacją instant jesteśmy taką, takimi ludźmi instant. Przyzwyczailiśmy się do tego, że wszystko jest szybko, wszystko jest natychmiast i wszystko jest współproduktów. W relacji z Bogiem tak nie jest. Nie wszystko jest szybko, nie wszystko jest natychmiast i nie wszystko jest współproduktów. Czasem jest kolejka. Zawsze się śmieję, że kiedy dłużej się modlisz, to czasem po prostu jest kolejka w jakiejś sprawie i nic ci się nie stanie, jak chwilę w tej kolejce postoisz. Czasami droga do jakiegoś celu jest znacznie cenniejsza niż osiągnięcie tego. Celu i czasem Bóg dopuszcza do sytuacji, w której dłużej się o coś modlimy, a to jest zgodne z Jego wolą, dlatego że droga do osiągnięcia celu, zrozumienie, które nabieramy po tej drodze, doświadczenie, które nabieramy po tej drodze i lekcje, które podczas niej odbieramy, są znacznie cenniejsze niż cel, do którego zmierzamy. Tyle na dzisiaj. Zostawcie jakiś komentarz, jak wy rozumiecie te kilka wersetów. Czego nie dopowiedziałem, a Wasze zrozumienie Słowa Bożego o tym mówi, a od jutra będziemy się przyglądać kolejnym wersetom i będziemy się przyglądać modlitwie wzorcowej, którą zwykliśmy nazywać Ojczy nasz. Wspaniałości z nieba, do usłyszenia jutro z Bogiem.